Hej, witajcie w Cywilizacji 6. Wreszcie jest premiera długo wyczekiwanej, pełnoprawnej odsłony tej kultowej serii Żywa Legenda, także ja tutaj nie przedłużam, tylko odpalam rozgrywkę nową. No i jeśli braliście udział w ankiecie, to serdecznie dziękuję. Wiecie też zapewne, że wygrała Kleopatra z Egiptu, także ją tutaj sobie wybiorę. Cała ankieta była znacznie ciekawsza niż się spodziewałem. Bardzo wyrównana, każdy w zasadzie jakieś głosy otrzymał. No i długi czas prowadził Roosevelt za Ameryki. Ostatecznie go jednak ta Kleopatra wyprzedziła. Nawet jeszcze tam Gilgamesz i Piotr Wielki z Sumerii. Piotr Wielki z Rosji, Gilgamesz z Sumerii też Teddy'ego wyprzedzili. Także wyniki do podejrzenia oczywiście gdzieś tam w linku. No i wybieramy panią, która wygrała, czyli Kleopatrę. Ona ma taki całkiem ciekawy ten bonusik, tradycyjny dla Egiptu, można by powiedzieć, jest związany z przyspieszonym budowaniem cudów i w tym wypadku też dzielnic. Dzielnice to jest coś nowego, do tego jeszcze wrócimy. Dodatkowo ma jakieś tam dodatkowe zarobki złota ze szlaków handlowych. Strzelcy Rydwanowi też, tak bym powiedział, że tradycyjnie Sfinks, bardzo ciekawe ulepszenie pola. Do tego też jeszcze wrócimy w swoim czasie, także tą panię tutaj wybieramy. Poziom trudności. No, książę jest takim normalnym, to oczywiście będzie moja jako tako pierwsza gra, natomiast myślę, że spróbujemy sobie tego króla, żeby było ciekawiej. Jak przegram, to będziecie się ze mnie śmiać i tyle. Prędkość gry zwykła, kontynenty, rozmiar mapy. Możemy wziąć sobie zwykłą, myślę, dla 8 graczy. Zobaczmy zaawansowane. Tutaj ci pozostali niech będą losowi. No tak myślę, że będzie najciekawiej. Tutaj też zostawimy to wszystko na takich standardowych ustawieniach. Wszystkie zwycięstwa oczywiście, bo to jest chyba najciekawsze na taki początek, start. O, ciekawe. Czytałem, że można wmoczyć na królu, także może być wesoło. Rozmiar mapy, tutaj wszystkie te rzeczy standardowe, prędkość. Tutaj jakieś kody, kurde, takie rzeczy można wyłączyć, wioski plemienne i barbarzyńców. Wioski to są takie oczywiście ruinki, nawiązując do piątki. Dobra, gramy. Poznać życia gdzieś pod wodą przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków. Jeśli ktoś się zastanawiał, kim ja chciałem zagrać, no to tutaj przychodzi z pomocą ta miniaturka, która pojawiła się w tym pierwszym filmie z ankietą właśnie. No ja najbardziej byłem skory zagrać Montezumą i Kleopatrą właśnie, także cieszę się, że ta Kleopatra wygrała. Chociaż tak jak już sobie trochę pograłem, bo przeszedłem samouczek i wygrałem na osadniku, chłe. To jeszcze zagrałem sobie kilkadziesiąt tur Peryklesem, naczytałem się tej cywilopedii, zapoznałem się trochę z grą, żeby tutaj móc cokolwiek merytorycznego opowiadać i powiem wam, tak mi się wydaje przynajmniej w tym momencie, mocniejsze są znacznie cywilizacje niż ta Kleopatra, no taka specyficzna, taka na kulturę właśnie. Nie wiem, no tutaj jeszcze trudno powiedzieć, to będzie rozgrywka, w której ja się gry będę uczył, będę ją poznawał. Także może i okaże się jakoś fajna. Zawsze ten bonusik do budowania cudaków jest jak najbardziej okej, ale trudno może być te cudaki budować. To się wszystko okaże, a ona po prostu najbardziej wizualnie mi się podoba. Fajnie jest zrobiona. Powiem wam, że bardzo szybciutko przyzwyczaiłem się do modelów tych postaci i na żywo w grze, gdy oni się ruszają, są animowani, wyglądają rewelacyjnie. Natomiast o samej mapie tutaj jeszcze w swoim czasie opowiem. Mamy oczywiście osadnika i wojownika na początek, nie inaczej. Turka pierwsza, no i tutaj pierwsza rzecz. Idealnie jest założyć miasto właśnie gdzieś nad wodą, rzeką, jeziorem, ewentualnie wybrzeżem morskim czy tam oceanicznym, ale to nie tylko chodzi o jakieś tam
tradycyjne sprawy związane z żywnością, budynkami i tak dalej, ale tutaj pojawia się coś nowego, mianowicie weźcie pokaż. Woda pitna. Chodzi o dzielnice mieszkalne. To jest taki nowy mechanizm. On się wiąże z maksymalną liczbą obywateli, jaką w mieście mieć możemy. Nie możemy miasta mieć, powiedzmy, wielkości rzędu 10 obywateli, jeśli nam na to nie pozwala właśnie ten element, te dzielnice mieszkaniowe. Także tutaj coś nowego, o to trzeba dbać. No i właśnie jak założymy miasto nad wodą pitną, to na starcie mamy plus 3. Także wiadomo, rewelacyjna sprawa. Ja tutaj trochę sporo będę o takich rzeczach opowiadał, jak najbardziej. No bo to jednak chciałbym, żeby była seria poradnikowa, ale ten początek, czy tą pierwszą serię, postaram się rozegrać dość szybko, a takie bardziej merytoryczne filmy, no to będą, jak już sam się gry porządniej wyuczę. Także tak, mamy tutaj kadzidło, czyli luksus, wymóg, irygacja, trzy pola tradycyjnie tutaj. Miasta się na trzy pola rozrastają i mają zasięg, także tutaj już owiec nie zgarnę, ale ryże zgarnę też herbatę. I koniki też stąd zgarnę. Dobrze mieć górkę właśnie też blisko siebie. Powiem o tym kiedy indziej. Tutaj można sobie jeszcze ikony dochodu włączyć. Tutaj mam lasek. Ruszał się chyba nie będę. Widok strategiczny jest piękny, jest genialny, świetny. Nawet w takim można grać, tak dobrze wygląda. No i filtry. Tutaj jak sobie klikniemy w osadników, to właśnie gra nam podświetli takie najlepsze pola. Czyli tak jak widać, te najbardziej zielone są optymalne do założenia miasta. No i właśnie tu gdzie stoję, myślę, aczkolwiek jeszcze ruszymy się tymi wojownikami. Bo tu może tak myślę jeszcze, to tu zajrzyjmy. Nie, to znowu góry. Oj, to dużo gór. Dużo gór. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Fajnie jest mieć jakąś górkę, ale nie za dużo. A tutaj mamy dużo. Dobra, zakładam miasto. Rakkedete się nazywa. Wybieramy produkcję. No i na początek. Gra nam podpowiada, żeby zwiadowców, ale ja tradycyjnie trochę taki jestem w tym względzie niepokorny. Zwiadowca ma więcej punktów ruchu niż wojownik, ale jego dopiero w epoce przemysłowej można ulepszyć. Także on tylko do zwiadu będzie służył, nie do walki. A te barby tutaj są bardzo upierdliwe i są mocni. Są nawet, wydaje mi się, mocniejsi niż to było w przypadku CIP-5. Także ja bym wolał jednak wojowników albo nawet procarzy, ale nie. Wojowników, bo wojownikami będziemy te mapy odkrywać. Także bierzemy wojownika na początek. I od razu tak, zarządzanie obywatelami. Mało żarełka, dużo młotków, albo w tym wypadku, kurde, trybików, czyli produkcji. Potrzebuję żarła. Tego pola nieprędko ulepszę, raczej tutaj będę chodził, tu bym sobie zablokował. Tą pszenicę też sobie ulepszę, ale to jeszcze nie teraz, ja potrzebuję do tej pszenicy, a ja już ją mogę robić. A to genialnie, dobra, wybieramy badania. Czyli budowniczych będę też szybko robił i tutaj zobaczmy. Potrzebujemy irygacji na pewno, bo tutaj już z pewnością widzieliście, że żeby obrobić sobie zarówno to kadzidło, jak i tutaj herbatę, to potrzebuję tej irygacji. Także ja pójdę w tę irygację. Tutaj jest masa rzeczy, które ja bym chciał opowiadać, ale po kolei, bo naprawdę jest sporo nowości. Gra pod tym względem przypomina trochę taki miks rozwiązań z CIF 5 i z CIF 4, plus wprowadza wiele takich własnych nowych elementów. No pod względem właśnie zaawansowania to na początku aż zgłupiałem, bo ja niespecjalnie tych streamów oglądałem, bo
nie chciałem sobie psuć zabawy, także tutaj musiałem trochę sobie rozegrać i poczytać, żeby się w to wszystko wczuć. Także my tutaj na początek chcielibyśmy iść w tą irygację, więc myślę, że tutaj na razie nie ma sensu. Zaczniemy od tego garncarstwa. Tutaj mamy pierwszą dzielnicę kampus, ale do tego jeszcze wrócimy. Lećmy dalej. Czy ja tutaj coś jeszcze chciałbym pokazać na początek? Chyba nie. Mam wrażenie, że nie. Odkrywajmy. Co do samej mapy, bo myślę, że mogę zacząć od takiego mniej optymistycznego akcentu. Tak jak mówiłem, ja już trochę pograłem, prowadziłem już wojnę w tym samouczku. O, tutaj mamy takie ruinki, czyli właśnie plemienną wioskę. Ona nam może dać fajne różne rzeczy, takie bonusiki. Musimy w nią wejść po prostu. Także dużo mówiło się właśnie o uproszczeniu tej grafiki, żeby mapa stała się czytelniejsza. No, według mnie ona wcale taka czytelna nie jest. Także taka gorzka uwaga na początek, ale powiem wam, że jak już trochę tych jednostek miałem, to tak różowo nie było. Aczkolwiek ładnie to wszystko wygląda. To z pewnością. Natomiast gdyby nie te takie ikonki, one teraz są domyślnie włączone, nie tak jak to było w Civ 5, to ja bym tutaj ciężko się połapał. No tych koników to prawie nie widać, trzeba blisko wziąć, żeby zauważyć takie dwa. Ale ikonka jest wielka i od razu włączona. Także tutaj może tak trochę za wcześnie, zacząłem od właśnie mówienia. Oj, dostałem zwiadowcę za Friko. Muszę pilnować złota. Nowych części świata. No, okej. Okay. Tutaj nie będziemy się nad nim rozwodzić. Nie chciałem go, ale wyrywałem za Friko. Także widzicie, wioska plemienna, rewelacyjna sprawa. Tutaj już się rozglądamy za miastem. Mamy kolejną wioskę, tam idziemy oczywiście. Mamy ryby. No to się pomyśli jeszcze, Dobra, no to teraz mam kurdasz za dużo tych różnych jednostek, ale z odkrywaniem mapy wiąże się wiele różnych ciekawych rzeczy. Także, o, jest kolejna. Także jak najbardziej to się opłaci. Odkryto plemienną wioskę. Okej, możemy zamknąć. Mamy tu i tu. Także zacząłem troszeczkę od takiego niemiłego akcentu, tutaj już narzekam, ale szczerze mówię jak jest, dużo się właśnie mówiło o tej czytelności mapy, a nie jestem taki przekonany. Ale dobra, zobaczymy, może to jest też kwestia przyzwyczajenia. No i właśnie, mówiłem, odkrywanie, kolejna wioska, no i Eureka, to jest takie coś, co pozwala nam po prostu szybciej odkrywać różne rzeczy. W przypadku technologii mamy mechanizm Eureki, a w przypadku kodeksu prawnego mechanizm inspiracji. Znaczy to jest to samo, tylko inaczej się nazywa, ale tutaj właśnie widać, jest taki paseczek w połowie i żeby przyspieszyć odkrywanie takiej technologii o połowę w zasadzie, no to różne rzeczy musimy wykonać. I tutaj jest napisane. Mamy zniszczyć jednostkę procarzami, tutaj spotkać inną cywilizację, dlatego właśnie warto odkrywać mapę, zbudować farmę, znaleźć cud natury, założyć miasto na wybrzeżu. Także tych tutaj powiązań trzeba będzie się nauczyć, no i widać zdecydowanie, że warto to robić, warto na to zwrócić uwagę. Także lecimy dalej, lećmy za rzeczkę czy na dół. Ja bym wolał te swoje okolice tak bliżej zbadać, żebym wiedział, gdzie miasto założyć. Do nas prośbę. Jeśli zrobimy na nich wrażenie, na pewno hojnie nas wynagrodzą. Mamy państwo miasto. Działa dość podobnie jak to było w przypadku Civ 5. Znaczy podobne efekty nam, powiedzmy, daje. Ale tutaj co mi się pojawia? Okej, to zamkniemy. Aha, i właśnie, daję zadania. I inaczej wygląda sprawa jakby zdobywania wpływów w takim państwie, mieście.
To, na co narzekałem najbardziej w CIF 5, że właśnie komputer na wysokich poziomach trudności zarabia bardzo dużo złota i przez to on jest w stanie wykupować te państwa miasta hurtowo i nie ma szansy z nim rywalizować. Tutaj tego nie ma, bo tutaj właśnie w grę wchodzą emisariusze. Im więcej ich mamy, tym więcej różnych bonusów tutaj zdobywać możemy. To jest kulturowe, także oczywiście kulturkę będziemy zdobywać. Odkryłem to państwo miasto jako pierwszy, więc z automatu dostałem emisariusza, który tutaj właśnie siedzi. Tymi emisariuszami można zarządzać, no to przejdę do tego w odpowiednim czasie oczywiście, natomiast jak odkryłem to państwo miasto jako pierwszy, no to z automatu ten emisariusz tutaj siedzi, no i bonusiki już mam. Żeby natomiast zdobyć kolejnych emisariuszy, no to trzeba wykonywać te zadania, czyli w tym wypadku zatrudnić pierwszego wielkiego naukowca. No to do tego jeszcze droga daleka, ale w nagrodę kolejny emisariusz, a to oznacza kolejne wpływy. No i wiadomo, o tym jeszcze wszystkim będziemy gadać. Na razie odkryliśmy tylko to jedno miasto państwo, także do tego jeszcze przejdziemy. W grze nie ma jako takiej demografii, także ja byłem w szoku. Natomiast spodziewam się, że będzie rozbudowany ekran szpiegostwa na tyle, że nam tą demografię zastąpi, natomiast to później, jak mnie teraz ktoś taki bardzo agresywny by zaatakował, no to ja bym się nawet tego nie spodziewał, tak to zwykle tą demografię śledziłem i wiedziałem, co się dzieje, a teraz zonk, idę tutaj do niego, bo to takie niby jakieś, no, niezbyt mocne, ale to trzeba to walić kilkukrotnie, żeby zabić. To na czerwono, co nam się pojawia, to jest strefa kontroli tej jednostki. Jak w nią wejdziemy, to się już nie będziemy mogli z niej wycofać. Będziemy mogli gostka zaatakować, ale się nie wycofać. Stracimy punkty ruchu. Tak, punkty ruchu, typowo ruchu. Bo tak jak mówię, będziemy mogli wykonać atak na jednostkę, natomiast nawet mimo tego, że ja mam dwa, to teraz zauważcie, jak się ruszę. No, w ten sposób może tutaj. Spróbujmy tak. O, to już nie mogę się cofnąć, mimo że punkt ruchu mam. Także wiadomo, o co chodzi. Taki też nowy element taktyczny, no ale zaatakować mogę, także jak najbardziej zaatakuję to gówno. Tutaj krówki też mamy. Butelka mleka, koniki, no tutaj gdzieś drugie miasto będę chciał założyć. Na dole widziałem, że jest tundra, bo tutaj widziałem już ten śnieg, także ja tutaj się nie wybieram. Kraby. A to jest luksusowy? Nie, to jest taki normalny. Także tym przejdźmy tutaj może. O, srebro, dobra. Mamy coś fajnego, owce, srebro, tutaj może gdzieś miasto, jest kolejna wioska, także rewelka. A tu jest kolejne kadzidło, raz, dwa, trzy, także też dam radę, to mi pasuje oczywiście. Aha, i mogę budować nowe rzeczy. I teraz tak, ja tutaj mógłbym już budowniczych robić, bo te pola nie potrzebuje żadnej technologii, także na to radzę uwagę zwrócić, żeby sobie budowniczego nie zrobić w momencie, kiedy nie możemy zrobić ulepszenia. Tutaj te dwie pszenice mogą lepszyć, także luzik. No i ja do tej irygacji, no, szybko nie pójdę, ale to sobie chyba tego robotnika zostawię po prostu i będę czekał. Także bierzemy go, ulepszamy pola z pszenicą, żeby miasto się szybciej rozwijało. Wiadomo, o co chodzi, pokazuję tom. Okej. Zamkniemy już. Ile tutaj jest rzeczy do opowiadania, to masakra. No gra właśnie, jeśli chodzi o zawartość, no to tutaj bije na głowę zarówno CIF 5, CIF 4 i biją TRT. Zdecydowanie. Także żeby takiej nie słodzić, to na samym początku powiedziałem o tej mapie, która nie to, że jest nieczytelna, natomiast mam jako takie wątpliwości, czy ona jest aż tak czytelna, jak właśnie tutaj zapowiadano. I patrzcie, inspiracja przyspieszono, handel zagraniczny, także rewelka. Do tego jeszcze wrócimy oczywiście w swoim czasie.
Tutaj mogę się cofnąć, nie mogę iść do przodu, dlatego że zależnie od terenu różną ilość punktów ruchu potrzebujemy. Także wejście na teren trudny, jak właśnie las, górki, czy tam przejście przez rzekę, jakieś mokradła, no to kosztuje 2 punkty ruchu, a takie płaskie tereny kosztują 1. Także wiecie, o co chodzi. Dlatego też tak nie inwestowałem szczególnie w tego zwiadowcę, bo jak on by miał 4, to by zapierniczał o wiele szybciej niż wojownik. A tak to no jest też szybszy, ale nie jakoś tak strasznie bardzo. Także darmowego to mogę przygarnąć. Nie, ja bym tutaj chciał tę rzekę odkryć, bo tutaj raczej myślę o mieście. Ja oczywiście jeszcze nie wiem, co się na początku w jakiej kolejności opłaca robić, no bo wiadomo. Tutaj trzeba rozegrać kilkaset godzin, żeby takie rzeczy wiedzieć, a ja mam za sobą dopiero 5. Idziemy tutaj, uciekł tamten wariat o 40 zł. No też okej. Tu, patrzcie, jakie fajne rzeczy, ile tutaj tych rybek. Gdzie tu miasto będę chciał założyć? Tutaj mamy ryż. Tu, raz, dwa, trzy. No to bym tego nie zgarnął. Tu by było fajnie na tym cypelku, ale to mnie z każdej strony zaatakować będą mogli. Tak trochę się boję, ale mleko bym zgarnął. Ryż też bym zgarnął. No i koniki też bym zgarnął. To jednak na tym cypelku. Krabów nie zgarnę, ale to tam ujdzie. Chyba ujdzie. Tak mi się wydaje, przynajmniej na początku. Kamyki. Kamyki też fajne. Gdzie my chcemy iść? Tu mogę tak przeskoczyć. To tak chcemy zrobić. No bo tak, 2 punkty ruchu to liczyło się przebicie przez tą górkę. Wydmę w zasadzie. Ja o tym wszystkim jeszcze powolutku będę opowiadał. O, tutaj nawet jest punkt nauki. No to ładnie, ładnie. Ciekawe rzeczy. To miasto mi się nie rozwija. Muszę szybko ulepszyć te. Jak zrobię tego budowniczego, to tutaj już przestawię. Jeszcze o klimacie też chciałem. O, wrócił ten. Wprowadzenie w ramach ustroju nowych doktryn może przynieść wielkie korzyści. O tych doktrynach też sporo różnych rzeczy można mówić, bo też są zupełnie inaczej rozwiązane niż to było w poprzednich częściach. Także do tego jeszcze wrócimy. Kodeks prawny. No i tutaj właśnie mamy taką okazję, także możemy trzaskać. Jak widać, mamy takie 4 panelki. Doktryna wojskowa, gospodarcza, dyplomatyczna i dzika karta na dodatkową. Jak gram właśnie Peryklesem, to on ma taką dziką kartę doktryn i można mu 3 dołożyć, a tak to mamy 2. I my tutaj możemy sobie przeciągać te rzeczy w odpowiednie pola. Czyli wojskową do wojskowym, do wojskowej, gospodarczą do gospodarczej. I my to generalnie możemy przez całą grę zmieniać, żonglować tym bez żadnych kosztów. Tyle, że mamy ich ograniczoną ilość. W tym wypadku po jednej na razie, tutaj później pewnie będzie więcej. Ale to już wiecie jak bardzo to się różni od tego, co było w poprzednich częściach. Tam po prostu wybieraliśmy sobie coś z drzewka i to już było, to już działało. A tutaj możemy żonglować, kombinować, także to rodzi niesamowite możliwości. A tutaj te rzeczy różne są tak ze sobą powiązane, jak jeszcze w żadnej części nie było. Jest tutaj masakrycznie dużo zależności pomiędzy wieloma elementami. Na początku to ześwirowałem, dalej jestem tym przytłoczony, ale już po prostu niektóre widzę, że są. Nie wiem jeszcze jak dokładnie działają, ale widzę, że są. No i to jest oczywiście piękne, no bo to jest gra strategiczna. Walka z barbarzyńcami, o to możemy sobie wziąć. No właśnie, podwójne doświadczenie dla jednostek zwiadowczych. To tego jednego mamy, nie opieram na nim sobie tego swojego wojska, także damy to tu. A tutaj produkcję. Na razie mam tylko stolicę, więc oczywiście wolę to. I zatwierdzamy doktryny, ok. I leczenie. Na razie się nie musimy leczyć.
Te jednostki są dosyć wytrzymałe, wam powiem. Barby oczywiście pola palą, także trzeba go ścigać. Trzeba go ścigać, bo pola palą i oczywiście zabijają też. Nie inaczej. Tutaj, gdzie jest te takie jaśniejsze, to już byłem. Jestem mgła wojny, a to ciemniejsze, taki pergamin, taki czysty, no to jest teren nieodkryty. Także odkrywamy go. Ładnie to się zmienia, ale to też tak właśnie nie wydaje mi się jakoś super czytelne. Drzewo technologii. No i tak jak mówiłem, idziemy w tej irygacji teraz. Żeby te luksusy zdobyć. Głównie tą herbatkę, która mi tutaj, kurde, fajne rzeczy może porobić. Fajne rzeczy może porobić. No i ideę też wybieramy. O, i tutaj właśnie. Ważna rzecz. Jeśli chodzi o ten ekran, gdzie byliśmy przed chwilą, tam są właśnie ustroje. My w tym momencie mamy ustrój taki główny, początkowy. On się tam nazywa... Gdzie są w ogóle te ustroje? Bądźcie mądrzy. Jak tu kliknę, to ja tu jakoś wlezę. Ale jakiś wódz plemienny, czy kodeks plemienny, tak to się nazywa. Religie to nie tutaj, miasta, państwa, przegląd raportów to też nie. Jak tu się właziło? Drzewo idę. O, jest ustrój, tak. System wodzowski. A tutaj widzicie kolejne ustroje i tutaj już jest dostępnych więcej tych różnych okienek na kolejne doktryny. Także w tym momencie my dysponujemy tylko dwoma w tym ustroju. Mamy jeden wojskowy, drugi gospodarczy, taki panelik, element, okienko gospodarcze, slot, o, slot gospodarczy, jeden i jeden wojskowy. Także mówię o tym dlatego, że tutaj nie ma co się śpieszyć na przykład po takim mistycyzm, bo my na razie dostępu nie będziemy mieli do tej doktryny właśnie fioletowej, czyli dyplomatycznej. I tutaj jest na przykład wyrocznia, czyli cudak. No to warto by było na przykład tutaj ruszyć po ten mistycyzm, jeśli chcemy właśnie te wyrocznie. Jeśli nie, no to nie ma co się śpieszyć, bo dopiero tutaj odblokowujemy te kolejne ustroje. Także tutaj trzeba planować w tej grze, trzeba bardzo dużo planować. I to jest super oczywiście. Tutaj mamy tego Sfinksa, to jest fajne. Tutaj mamy kupca. Kupcem możemy zrobić szlak handlowy, który dodatkowo, właśnie tak jak napisane, podróżując, automatycznie tworzy drogę. Także dróg już nie budujemy robotnikami. Także też taka nowość. Peryklesem zbudowałem sobie wiszące ogrody. Piękne są. Tutaj też bym chciał, ale to jest w technologiach. No my tutaj myślę, że tak, doktryna plus 30% do budowniczych i do produkcji walczących w zwarciu. To oczywiście działa tylko w momencie, kiedy my tam sobie to wrzucimy do tego slotu. Także wiecie, o co chodzi. Otwarte granice. Przyspieszono i właśnie odkryłem drugi kontynent, a o to też wam zaraz pokażę. No dobra, skoro 6 tur, to możemy w to iść. Złoto, szlak. Nie, to jednak przemiosło. To zdążymy, nie ucieknie. Ulepszy 3 pola. O, to za chwilę sobie to przyspieszę, bo będę miał przecież budowniczego. Także to przyspieszę, będzie pięknie. O czymś to jeszcze chciałem powiedzieć. Jeszcze w tym odcinku. No i coś chciałem pokazać, tylko nie pamiętam co. No w ogóle tutaj nie ma takiego typowego ekranu miasta, jak to było w poprzednich częściach. Trzeba sobie dorzucić o takie rzeczy i wtedy widać, Także trochę to dziwnie. Trzeba się przyzwyczaić. Dzielnice, do tego jeszcze oczywiście wrócimy w swoim czasie. Oj, niesamowite rzeczy, bardzo dużo nowości. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, więc w tym momencie ja się jednak
z wami pożegnam. Tylko 10 tur, ale no było wiele rzeczy do obgadania i do pokazania. Ta seria taka będzie. Ja będę starał się właśnie o wielu rzeczach mówić. No i oczywiście grać, aczkolwiek tak jak mówię tutaj te kwestie teorii jak najbardziej będę poruszał, no bo tych informacji jest masa, a gra pod wieloma względami jest totalnie różna od poprzednich części, także będzie jak najbardziej tak informacyjnie, merytorycznie, będę się starał, no i w międzyczasie będę też grał sobie innymi cywilizacjami, także z odcinka na odcinek będę wiedział coraz więcej. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.